wiem, z księżyca spadnie, czy co? Czuję się jak jakiś odmieniec, okej? Ej, to jakaś nowa pani. Ciekawe, czy będzie dobra. I ciekawe, czy będzie nam zadawała dużo prac sama. Oby, i dużo kartkówek. Tak. Dzień dobry, dzieci. Dzień dobry, proszę pani. Niech pani zobaczy, co dzisiaj przyniosła do szkoły. Słodziak. Przykro mi, ale musisz schować tą maskotkę, bo będzie nas rozpraszać. Dobrze. Okej. Okay. Wszystko po to, żeby się dobrze uczyć. My się lubimy uczyć. Super. Oczywiście. Cieszę się bardzo. Okej, okay, to wracajmy do lekcji. Kochane dzieci, dzisiejszy sprawdzian niestety, ale musimy przełożyć na inny termin. Jak to nie będzie? Musi być! My kochamy sprawdziany! Tak, proszę pani! Co się myślimy? Sami napiszemy! My sami... Tak! Wiem, ułożymy pytania, ja to biorę tymi! Tak, proszę pani, proszę! Ułożymy, zrobimy! Dzień bez sprawdziana jest dzień straconym. Tak! Co to za klasa? Okej, to zrobimy. Coś wymyślimy w takim razie. Myślę nad pytaniami. Jej, będzie sprawdzian! Super! Chyba naprawdę spadnie z księżyca. Albo ja. Dzieci, sprawdziłam wasze klasóweczki. Zaraz wam rozdam. Dobrze, rozdam wam je teraz, proszę. Gabrysia, szóstka. Jest! Patryk, szóstka minus. Super po prostu. Jestem... Co? Słucham cię, Patryk. O co chodzi? Jak to się mogło stać? Gabrysia, minus 6, tragedia. Ja mogę dostać taką ocenę. Wiem, najgorsza ocena od pół roku. Nie, ja to muszę poprawić na szóstkę. Kiedy będzie masz poprawić, pani? Pani, proszę pani, kiedy? Nie, jakieś świry chyba, naprawdę. Poprawa, mówisz, Patryk. Możemy zrobić poprawę już teraz, w tej chwili. Świetnie, jestem gotów. Okej. Dobrze, dzieci kochane, dzisiaj pięknie pracowałyście, więc mam świetną wiadomość. Pracy domowej nie będzie. Bo tak nie może być. Musimy mieć pracę domową. Co będziemy w domu robić? Co, grać na komputerze albo na telefonie? No co ty? Grać w piłkę? Jeździć na rowerze? Nie, my musimy się uczyć w domu. Tak. Chcemy pracę domową. Chcemy pracę domową. Chcemy pracę domową. Chcemy pracę domową. Ojej. Chcemy pracę domową. Chcemy pracę domową. Chcemy pracę domową. Czy ja oszalałam? Czy to mi się śni? Nie. No dobrze, dzieci kochane, skoro chcecie pracę domową, to ja wam zadam. Proszę, otwórzcie sobie książki na stronie 40 i zróbcie 5 stron następnych do 45. Jej! Proszę was, proszę! Jeszcze dzwonka nie było, proszę siąść. Dobrze, dzieci, koniec lekcji, ale mam jeszcze do was taką informację. No ja wiem, że wy jesteście zapracowane, że macie dużo nauki i w ogóle chcecie mieć jeszcze wolny czas dla siebie. No ale dzisiaj są zajęcia dodatkowe z matematyki, z historii, z geografii i naprawdę bardzo, bardzo, bardzo proszę o obecność. Nie wiem, byłby ktoś chętny? Super! Ale czas! Nie będę dzisiaj grał w Fortnite'a, tylko siedział w szkole. Rewelacja! Jest! Szkoła jest mega! A ty nie będziesz grać w Minecrafta? Tak! Jest! Będziemy się uczyć całe popołudnie. No takiej reakcji się nie spodziewałam, ale no super, no to ja się cieszę, no to świetnie, zgłoszę to pani dyrektor. Nie wiem, co się stało, to jest niemożliwe, ale jednak. Co? O co ci chodzi? Nie mam pracy domowej,
dostanę jedynkę. Ojej, no to możesz spisać. Nie mogę spisać. To byłoby oszukiwanie. Muszę ponieść konsekwencje mojego lenistwa, zapominalstwa. Nie wiem, co się stało, nie mogę tego wyjaśnić. No to co innego robiłeś w domu? Czytałem... Grałeś sobie Fortnite'a. Nie. Czytałem wspaniałą książkę. I zapomniałem podstawowej. Trudno, ale dostałem jedynkę. Muszę ponieść konsekwencje. Nie no mogę spisać. Na pewno nie chcesz spisać. Absolutnie, odmawiam. No przecież nikt się nie... Gabrysia, proszę cię. Zgłoszę sam, że nie ma znowu. Dobrze, najwyżej dostaniesz jedynkę. Nie moja trudno. Sprawa. Poprawię ją, tysiącko. Nie ma znowu, pani. Nie ma, nie ma. Super, Gabrysiu, pięknie odpowiedziałaś. Możesz sobie siąść. Dobrze. Och, zadzwonił dzwonek na przerwę. Dobrze, kochane dzieci, wyjdźcie sobie na przerwę. Co? Nie, nie chcemy na przerwę. Prosimy, chcemy się dalej uczyć. Tak, następne zadanie. Już piszę, proszę. Na przerwie proszę, się proszę. Biega, wygłupia z kolegami, to jest nudne. No, uczenie się... jest lepsze. Może jakiś nowy temat, nowe zadanie zrobimy. Please, please, proszę pani. Jeju, co to za klasa? Ale ja chcę wyjść na przerwę. Nie jadłam śniadania nawet. No ale co? Dobrze, dzieci, to zrobimy kolejne zadanie. Dobrze, dzieci, mam dla was wiadomość. Mamy lekturkę taką do przeczytania, ale nie martwcie się, to tylko 50 stron. To szybko wam pójdzie. Co? Tylko 50 stron? Czy jaśnie? Chociaż, żeby miała 200, ale najlepiej więcej! Tak, 500! Tak, 500, albo jeszcze więcej! Chcemy więcej! 500 stron! Boże, 500! Chcemy 500, 500, 500 stron! 500! 500! 500! 500 stron! Dobrze, poszukam innej lektury, spokojnie. Ja muszę już wyjść na tą przerwę jednak. Kochane dzieci, zaraz jest dzwonek, możecie sobie już pakować plecaczek. Dobrze, a teraz na koniec lekcji muszę wam przekazać informację. Od jutra nauczyciele w naszej szkole rozpoczynają strajk, więc do szkoły nie przychodzicie, a strajk będzie trwał do odwołania, więc sprawdzajcie na stronie naszej szkoły informacje o zakończeniu strajku. Co? Nie! Musi być szkoła, muszą być lekcje! Tak, my też będziemy sobie kowali, rozbijemy sobie tutaj tu namiot i będziemy głodowali, ale będziemy się przynajmniej uczyć, prosimy! Tak zrobimy! Tak! No i znowu wróciliśmy na tą przerwę. No właśnie, Gabrysia, a ile jeszcze lekcji zostało? Jeszcze tylko jedna! Co? Ja nie chcę iść do domu! A bo się zapytam pani, czy może będziecie zrobić jakieś dodatkowe? Marzę o tym, żeby było dużo zajęć dodatkowych. Tak! Albo mega dużo zadane do domu! Nie, ja wolę dodatkowe zajęć. Patryk, Patryk, słyszałeś? Dzisiaj nie mamy WF-u! Będzie zastępstwo! Z kim? Z panią od matematyki! Yeah! Dodatkowa matematyka, super! Jeśli wam się te filmiki podobają w takim stylu, to dawajcie jak najwięcej łapek w górę. Wtedy będziemy nagrywać ich jeszcze więcej. Tak, na przykład czego nie mówią żółwie? Albo czego nie mówią, albo co powiedziałyby żółwie. Albo czego nie mówią panie z sklepu. Okej. Okay. Matki. Dobra, trzymajcie się, buziaczki. Pa. Słuchaj, dzisiaj miałam kiełbasy. Dobrze, kochane dzieci, lekcja zbliża się do końca. Nie, nie chcę. A teraz na koniec lekcji.